Cześć kochani, to ja wasz Wolter. Wreszcie nastąpił ten magiczny czas, w którym zaczynam vlogowanie z Warszawy, mojego rodzinnego miasta, które kocham i z którego jestem dumny. Ale nie będzie to vlog wyłącznie o mieście, a przede wszystkim o jedzeniu w tym mieście. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień obżarstwa. Idziemy do kebabu Amrit, popularnej w Polsce sieciówki, na śniadanie. Dla mnie to też było zaskoczenie, że oni śniadania serwują. W dodatku są one super tanie i fantastycznie smaczne. Zaraz je zobaczycie. Wrzucałem już kiedyś na moje Insta, żeby się nie powtarzać. Teraz będą na YouTubie. A to nie jedyne restauracyjne żarełko, które dzisiaj będziemy jedli. I jednocześnie pokażę wam parę ciekawostek związanych z budową linii metra, która jest obok Amrita. Korzystając z tego, że stoimy na światłach, pokażę wam stację Księcia Janusza, czyli ulubioną stację wszystkich Polaków. O, i jesteśmy teraz przy ulicy Górczewskiej. Właśnie wzdłuż niej będzie leciała główna część tej drugiej linii metra obecnie budowanej. No i niestety, jak to w Warszawie, kontrasty. Mamy pawilony, które są bardzo dobrze zaopatrzone. Właśnie w jednym z nich jest Amrit, ale generalnie architektonicznie tak troszeczkę nie powalają, mówiąc delikatnie. I właśnie tutaj, od razu za płotem, budują stację metra Księcia Janusza. Jesteśmy w Amricie, tak jak mówiłem, przy samej budowie. Dobra, śniadanie zamówione. Teraz pijemy kawę. Jest strasznie gorąco, więc usiedliśmy na dworze. Ale nic to nie pomaga, więc muszę się ratować takim wiatraczkiem na kortkę. To też nic nie pomaga, ale jest siła sugestii. Ludzie podobno sobie w aplikacji ściągają wiatrak, więc ja mam przynajmniej taki. No, już to istne cudo do nas dotarło. Zobaczcie, ile tutaj jest rzeczy. Mamy jajka sadzone na sałacie. To są, w ogóle to jest śniadanie wegetariańskie, tutaj nie ma ani grama mięsa. To są takie falafelki, sałatka z oliwek i, co ciekawe, marchwi. To do dzisiaj nie za bardzo wiem, co to jest, ale to właśnie może wy mi powiecie. Mamy hummus z ciecierką, czy tam ciecierzycą, serek z oliwkami, pomidory i ogórki. I naprawdę jest to przepyszne, wygląda przecudownie, do tego, tak jak już mówiłem wcześniej, jest kawa. No i potem pod koniec wam powiem, a właśnie, jeszcze jedna rzecz. I do tego jest jeszcze chlebek pita. I pod koniec wam powiem, ile to taka jedna porcja kosztuje. Jak to by powiedziała moja babcia, orgazm. O, tutaj niektórzy nie dali rady. Niektórzy niestety dali radę. I naprawdę to jest super, super dobre. I teraz uwaga, jeden taki zestaw, włącznie z kawą, z tym chlebkiem i tak dalej, kosztuje 12 zł. Dobra, wracam już do domu umierać z gorąca w spokoju. Potem będzie obiadek, też w fajnym miejscu. A tymczasem... Czy wiecie, że w Warszawie można sobie skoczyć na bungee? To jest Park Sowińskiego, jeżeli się nie mylę. Zawsze mylę nazwę, w razie czego wam napiszę prawidłową. Dobra, czas obiadowy. Idziemy do pracowni Sushi Wola przy ulicy Kolejowej. Muszę przyznać, że dla mnie jest to bardzo emocjonujące, bo pierwszy raz zostałem zaproszony na dwie rolki. Jako, prawda, znana blogerka jedzeniowa. I myślę, że będzie bardzo fajnie. Miałem wam pokazać trochę Woli, ale jest po prostu potwornie gorąco. W końcu przyjechaliśmy samochodem. Pokażę wam po prostu sushi, bo jest niesamowite. Nie byłbym sobą, jakbym nie sfilmował czegoś z toalety.
toalety. A tym bardziej, że ta toaleta jest tutaj bardzo ładna i naprawdę bardzo ładnie pachnie. Zobaczcie, jest ekologicznie. Ręczniczki, troszeczkę w stylu japońskim. Nie ma jakiejś tam cieknącej wody czy coś takiego. A pokazuję wam to dlatego, że nie bardzo chcę filmować knajpę, bo tu jest zawsze bardzo dużo ludzi i nie chcę im, jakby wiecie, prywatności odbierać. Więc tyle, co mogę, to pokażę. Dobra, i to jest cel mojej wizyty tutaj, spróbowanie tak zwanej rolki na miarę. Możemy sobie wybrać wodorost, płatek sojowy, tamago, które podobno jest naleśnikiem, i zdecydować, czy w rolce ma być ryż, czy nie. I tutaj mamy omletem, okej, dobra, była podpowiedź, że tamago to omlet. Dobra, naleśnik, omlet, jeden pies w sumie. I mamy tak, możemy wybrać sobie 8 składników w takiej rolce i właśnie oni tworzą tę rolkę, no i potem można ją usmażyć w tempurze. Także dobra, zobaczymy, co tutaj jest i potem wam pokażę ostateczny wybór. Stworzyliśmy dwie rolki. Jak widzicie, mnogość składników jest bardzo duża. Mamy nawet sos orzechowy, masło orzechowe. Można to połączyć z tatarem z tuńczyka. Podejrzewam, że to nie jest dobry wybór. Jedna rolka jest taka bardziej tradycyjna, powinna być ok. A druga z kolei... Wzięliśmy rzeczy, o których nie mamy pojęcia, czym są. Zobaczymy, może to będzie niespodzianka. Oshinko i kanpio, do tego szczypiorek, liście młodego szpinaku, kawior, tuńczyk w tempurze i łosoś grillowany. Zobaczymy, co to będzie i czy to będzie dobre. O, to są te nasze rolki na miarę. Ja spróbuję najpierw tej dziwnej, która nawet w sumie nie wiem do końca, z czym była. Dobra, lecimy. Boże, bardzo dobre. Teraz drugie, to bardziej tradycyjne. No bo on mnie da utrzymać. Też pycha. Warto komponować swoje rolki, pycha. Dobra, i przyszła gwiazda. To jest zestaw Universe, który jest największy tutaj i jak jesteśmy, zawsze go zamawiamy. Na 4 osoby starcza, jeszcze zawsze potem jest do domu na dokładkę. Piękne, prawda? Ciastka to są takie, prawda? No kocham to miejsce, kocham. No dobra, to wymiękamy, tyle zostaje, tyle bierzemy na wynos, ale jest to naprawdę obłędne, tylko jednak porcja nas przerosła, jest za gorąco. Wyszliśmy już z Sushi Wola, teraz jak każdy szanujący się vloger przecież pije kawę ze Starbucksa, kupioną w Żabce, wprawdzie nie w Starbucksie. Jak zwykle było przecudowne, przepyszne, naprawdę wam serdecznie polecam. A tymczasem idziemy jeszcze na chwileczkę do Arkadii. No w końcu jesteśmy w Leroy Merlin. No to już muszę sfilmować, jesteśmy w smyku, skoro vlog ma być trochę o Warszawie. Zobaczcie, mamy piórniki dla dzieci z misiem Legi i plecaczki z datą założenia. Dobra, to na dzisiaj to już chyba starczy. Miałem jechać do domu, ale jeszcze przyjechałem do znajomych. Pokażę wam na koniec, jak Sushi Wola pakuje resztki. Obczajcie. Dostaniecie zapakowany wstążeczce, tak jakby był to nowy, zupełnie nowy, zamówiony zestaw. I do tego jeszcze pałeczki, sosy. A, to akurat rurka od Starbucksa, no to nie patrzymy. Także, no naprawdę nie da się nie polecić. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w następnym vlogu.